najlepsze miejsca, proszę Państwa, Starej Warszawy. Chorza 9. Stare, prawda? Stara Warszawa, Stary Papież, Stary Tramwaj, Chorza 9. Galeria Koloru. Tutaj, proszę Państwa, bo to było 9A, tu jest Chorza 9, no i też nawet i wystawa jest, bo tutaj to farbiarnia pod 9A. Był kiedyś, proszę Państwa, była kiedyś galeria, potem ją przenieśli na Pragę Południe, na Mińską, a teraz to nic się nie dzieje, tylko malują takie, o, różne rzeczy, różne cuda. Różne cuda i cudeńka, gdy nadaje radio Tok FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I Państwo zobaczą, Chorza 9A, tu była kiedyś galeria, no taka, wiecie Państwo, byle jaka, zrobiła się lepsza, na Mińskie 25, potem mało lepsza, a tutaj w galerii plakatu na Chorzej 40, to tam Państwo widzieliście. Dziad na dziadu, jakaś aktoreczka gruba, tłusta, co by Janek Witek powiedział, że cholera, fura mięsa, po co to, fura mięs. No, no to jaki ładny. O, Revolt. Też nawet coś jest. No. To ładne, czy jest takie ładne? Piękności. To widzicie Państwo w Warszawie u Moherowych, to tak. Wejść i wyjść. No ale na Czerskiej jest wernisaż. Na Czerskiej u tych Żydków, proszę Państwa, na Czerskiej 8 na 10, no i tam jest 141 z powrotem do nas, do chatki. Dzisiaj Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ to dzisiaj jest czwartek, całą noc jest czynna. Zapraszam. No, Polaczki. Galeria. Także jest galeria, galeria. Byle co. Także Państwo zobaczą, Warszawa jest obmalowana. Furia koloru, Państwo zobaczą. Furia koloru. Kicze. A tutaj jest plac Trzech Krzyży. Instytut Głuchoniemych. No i może jak będziemy mieli dobrą passę, dobrą linię, dobre połączenie, to może i tym 180 szybko na Czerską. Szybko na Czerską. No bo właściwie to ja lubię te galerie na Czerską. Szybko i na Czerską. Szybko i na Czerską. A na Czerskie, proszę Państwa, plakietki. Plakietki pozbieramy sobie. Sklejemy.